Siema, siemaneczko. Przyszła do nas taka fajna historia. Ona nadal trwa, w sumie nie skończyła się, więc jest cały czas. I mówi nam ona o aurumowych kręgach bambusa. Historia była taka w rzeczywistości, że nasz przyjaciel, który wyprowadził się na Holandię, żeby troszeczkę tam przyrąbać kapusty, no niestety stracił kontakt z ciałem fizycznym i w wypadku samochodowym no umarł na miejscu. Dlatego śmierć nie istnieje, ale w świecie fizycznym niestety opuścił nas z tego świata fizycznego. Był jakąś starszą duszą. Mój generalnie najlepszy przyjaciel Wildecki, najstarszy Brachol, także teraz cały czas gdzieś tutaj z nami w opiece jest. Ale jaką informację nam przekazał po tym wszystkim? Akurat też pomagałem Madzi z biurka, Madzi ciasta, tam z przygodami jakimiś energetycznymi i też podostawała jakieś informacje oczyszczenia i przyśnił się ten przyjaciel. Generalnie najpierw przyśnił jej się kiedyś wypadek, że biały samochód z niebieskim, coś się wydarzy tego dnia. To był chyba tam, mam uważać, 16, bo w tym śnie właśnie ona mnie widziała, kogoś, jakieś dziecko i jakąś postać, ale nie wie jaką. No i tam podsyłałem jej zdjęcia, pamiętam, nikt się nie zgadzał, ale nie przyszło mi przez myśl, że to bambusika mi skasuje. No i nie wysłałem mi tego zdjęcia, także nie wiedzieliśmy, o kogo chodzi i tak dalej. I dzień po tej dacie, która się wyśniła, to był 16, a 17 akurat dzień po bambus jechał niebieskim samochodem, biały w niego wjechał, zginął na miejscu. Tak jak się wyśniło tej kobiecie, mojej przyjaciółce. I dlatego też dzwoniła, uważaj ty na siebie. Ja mówię, no ale ja jestem chroniony, czuję, że jest dobrze generalnie. Ale nieważne. Ważne, o co chodzi, że po jego śmierci tak zwanej zaczął się tej przyjaciółce śnić i przekazy fajne dodawać, przekazywać. Mi tylko w znakach wszechświata, że byłem smutny i rozbity psychicznie po śmierci ojca, pierwszego przyjaciela bajowego, z którym graliśmy sobie w szachy zajebisty, też wypadł przez okno, naładowany różnymi substancjami, za dużo przegięcia z alko, lubił siedzieć sobie na parapecie, wąs i spadł na głowę z pierwszego piętra, później ojciec, teraz jeszcze potem ten przyjaciel bambusik, także ja byłem rozbity psychicznie, w ogóle nie miałem ten. I na szczęście dlatego trzeba pomagać innym, bo w tym okresie, kiedy ja nie miałem sił, wszyscy dookoła, którym wcześniej pomogłem, pomogli mi stać na nogi i wszystkie znaki wszechświata przekazywać. I właśnie była informacja, słuchaj, śni mi się teraz ten przyjaciel cały czas, bo po jego śmierci, no to wysłałem jej zdjęcie i mówi, tej, no to on mi się śnił wtedy. Ja mówię, no trudno, nic nie zrobisz, bo to jeszcze wyrzuty miała sumienia, że nie mogliśmy, nic nie mogliśmy, wszystko było zakodowane w planetach, tak jak było zakodowane. I przekaz przyszedł od przyjaciela. Jest mi tam dobrze, widzę, o, jestem i będę. Widzę tam takie rzeczy, o których tam ty nie możesz nawet śnić, tej przyjaciółce podszepnął. I chrońcie się aurumowymi kręgami. Wyobrażajcie sobie wyobraźni, tak jak z Anią Mikulską tłumaczymy, cały czas mówimy, słuchajcie, wyobraźnia to jest nasza najsilniejsza moc kreacji. Wyobraź sobie słońce, światło, cokolwiek. Tak jak opowiadam w poprzednich filmikach, obejrzcie sobie, tam jest cały schemat wypowiedziany. Tak samo wyobraźmy sobie aurumowe kręgi wokół nas. To jest najsilniejsza ochrona, którą dostaliśmy przekazu od przyjaciela z drugiego świata, który, tak jak jeszcze ten pierwszy przyjaciel na przykład mi tam umarł i chciałem się połączyć, mówię, co się wydarzyło, jak to się stało i zobaczyłem obraz, jak spada na tą ziemię, a że był wcięty, to odbił się, odkleił się, ciało zostało, ale duch się odbił i jak spojrzał na siebie, mówi, co jest? Bo duch już nie był nachlany, ciało było pod wpływem, więc nie wiedziało, co się dzieje, nawet nie pamiętał, że wypadł, nie wiedział, co robi. Ale jak już się odkleił, umarł i spojrzał na siebie, to mówi, co ja tu robię, tej, co się dzieje, co się dzieje. I
pokazał się u swojej mamy. Tam ci, kto o nim mówił, słyszał takie Paweł i odwracał się i już był w tym miejscu, kto o nim ktoś mówił. Już, tu już jest z nimi, już jest z nimi, bo tam nie ma czasu, nie ma przestrzeni. Jesteś tam, gdzie tobą mówią, gdzie twoja wibracja jest. Jesteś tam, gdzie jest twoja wibracja, więc jak o tobie mówią, tam się kreujesz, pokazujesz. Jak oczyszczaliśmy, oczyszczamy jakichś ludzi, to cały czas zdjęciami do ziemi, bo jak wypowiesz tylko ich imię, nazwisko i gdzieś jest jeszcze obrazek, to przywołujesz ich, oni są tu od razu. Mówisz o zmarłych ludziach, są tu. I jak miałem też wizję wtedy, to on się odkleił i zagubiony był. Latał, biegał, ten mówił, proszę do jego mamy posiedzieć, pocieszyć i ona, co z nim jest? Ja mówię, no co z nim jest? No siedzi tu przecież, no. Czuć tą obecność, jest tutaj i wahadełeczko, i wahadełkiem z nim sobie rozmawialiśmy, także... ale był zagubiony, więc nie wiedział, co się dokładnie dzieje. A z bambusikiem, naszym kochanym, było tak, że jak już sobie zobaczyłem, mówię, co jest z tobą, to go normalnie zobaczyłem od razu w białych, lśniących szatach, z jakąś istotą... nie chcę mówić Jezusem, jezusopodobną, silną energetycznie, jak spokój, taki, jak taki Jezusek, spokój, a z Jezuskiem też, z energią Jezusa też miałem do czynienia, jak oczyszczaliśmy kiedyś też pewną istotę i na końcu przez nas tyle tego ścierwa przeszło za przeproszeniem, że siebie trzeba było oczyścić. To było tak, że ja już zmęczony byłem, już siedziałem taki, że już ledwo się oddychało, już siedzieliśmy naprzeciwko siebie, pozycja przyjęta, ale już normalnie opadało się z sił. To tylko było takie poproszenie, mówię, ale jak, co jeszcze zrobić, jak, co jest najsilniejszą, skuteczną bronią. I tylko poczułem taką jakby dłoń normalnie na sobie. Ja tak aż głową spojrzałem do góry, czy ktoś nie siedzi. Nikogo oczywiście nie było, więc zamknąłem oczy od razu i tylko w tej wyobraźni poczułem stojący słup światło, istotę i tylko tak i umysłem wystrzeliła w te rzeczy, które jeszcze mnie nękały, tylko było umysłem wyłączone. A ja tak patrzę, czuję ulgę. Wszystko spłynęło ze mnie. On tylko umysłem zrobił coś. I wyłączyli ze mnie. I tylko tak było. I zniknął. Także wszystko siedzi w głowie. Wszystko robimy wyobraźnią, umysłem, siłą kreacji umysłu. I pewnością serca jesteśmy. Pewni siebie, więc generujemy taką moc naszym sercem, że przy pomocy mózgu, który jest w głowie, używamy cały dookoła pole informacji. Umysł jest poza ciałem, umysł jest wszędzie. I my tym umysłem, przy pomocy mózgu, potrafimy kreować, wyobrażać sobie różne rzeczy i przechodzi nam. Słup światła przechodzi nam. Słońce przechodzi nam. Woda świetlista przechodzi nam. Jakiś piorun przechodzi. Ach, pełen oddech przechodzi nam. Także i stali obok siebie bambus z tą istotą świetlistą ten i mówili, jest dobrze, jest zajebiście, spokój taki z nich emanował, że aż ja poczułem ten spokój, mówię, zajebiście, dobrze, że jesteś, nie wiem, w opiece odnaleziony, nie żeby się o ciebie martwić, tak jak troszeczkę o Pawełka się tam martwiłem, ale wiem, że też jest w dobrych rękach i a tam jeszcze jest fajna przygoda się dzieje na inny film. Także wytwarzajcie wokół siebie kręgi, aurumowe kręgi. Ja sobie je nazywam aurumowe kręgi bambusa, żeby jeszcze sobie podkreślić tą historię, skąd to się wydarzyło, jak to jest i tak dalej. Pozdro bambus, wiem, że jeszcze jesteś cały czas gdzieś tu z nami. Opiekujesz się rodzicami, tak jak się opiekujesz. Też staram się, dzwonię zresztą, co tu. Wszystko wiemy, dobra. Jak co, potrzebujecie jakiejś indywidualnej ochrony, indywidualnego oczyszczenia, to zadzwonić, napisać, jak te wszystkie filmiki, które tam macie, wam wystarczają, no to bierzcie, czerpcie z tego jak najwięcej i rozpromowujcie tą informację, udostępnijcie, pokażcie komuś, niech on to sobie też spróbuje. Na wam nie działa? Niech ktoś inny spróbuje i wam powie, ty, no ale przecież to działa. Czyli gdzieś błąd popełniacie i trzeba zmienić podejście, bo wszystko jest możliwe. Wszystko możemy zrobić w naszym życiu. Zdróweczka, zdróweczka, zdróweczka.